jeżeli chodzi o bawełnę na przykład, która może i nawet będzie organiczna, to jednak trzeba sobie zdać sprawę, że przy zarówno uprawie, jak i zbiorze, gdzie pracy bawełny, jest, no, jest ogromne oddziaływanie na środowisko. Niektórzy twierdzą, że bawełna zupełnie jest nieekologiczna i lepiej, lepiej przeprowadzać recykling w poliestru, tak? Który z drugiej strony też ma ogromne, okropne oddziaływanie na środowisko. I tak niedobrze, więc już to, jakiego dokonamy wyboru odnośnie tych szkodów i materiałów, z jakiego jest zrobiona nasza odzież, no to już jest nasza własna decyzja, nasz własny wybór i jakby wiedza, którą sami zdobędziemy i do tego ostatecznego dokonania wyboru.